Hej, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcę porozmawiać o temacie nowym, czyli o Nutri-Score. To są takie magiczne literki, które widzicie na opakowaniach Waszej żywności. Czy to hit, czy to kit, kiedy patrzeć na to jako na wyznacznik, a kiedy nie do końca i czy tak naprawdę daje to nam jakiś dobry insight w to, co jemy, czy nie. Pamiętajcie, że to, co jemy, to, co wkładamy do ust, ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, na to, jak chorujemy, na to, czy chorujemy, na to, jak się czujemy, jaką mamy energię. Mogłabym gadać i gadać, ale generalnie jesteś tym, co jesz, jesteś tym, co wchłaniasz. Bardzo się tutaj sprawdza i chciałabym, żeby większość z nas kierowała się tą zasadą, bo bylibyśmy zdrowsi, żylibyśmy dłużej i może nie bylibyśmy tak wredni dla siebie, kto wie. Czym w ogóle jest to Nutri-Score? Nutri-Score to etykieta, która została umieszczona z przodu opakowania. Macie tam literki od A do E. A jest na zielono, E jest na czerwono. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten kod, jest on takim zbiorczym, stopniowanym kodem kolorystycznym, której celem jest przede wszystkim poinformowanie nas, konsumentów, w prosty i zrozumiały sposób o ogólnej wartości odżywczej, aby pomóc w dokonywaniu zdrowszych wyborów. I jakby tutaj właśnie zachęcenia producentów do poprawy jakości odżywczej swoich produktów. No i tak naprawdę to jest super założenie, jestem jak najbardziej za i uważam, że takich inicjatyw powinno być jak najwięcej. I mnie w ogóle bardzo zaskoczyło, jak byłam w Nowym Jorku w zeszłym roku, fakt, że przy każdej żywności, czy to jest jakieś danie gotowe, czy to jest pączek, czy to jest jakiś tam, braliśmy sobie takosy, wszędzie jest określona ilość kalorii. W sensie zaskoczyło mnie to bardzo pozytywnie, bo ja bym sobie życzyła tego bardzo, że na przykład idąc do jakiegoś baru, restauracji, wszędzie mam podaną ilość kalorii, tak samo przy słodyczach, tak samo takich słodyczach w typu pączki czy drożdżówki. Wiecie, była cena, była ilość kalorii na porcję. I czasami to można było się naprawdę bardzo zaskoczyć, nawet jako dietetyczka, patrząc na niektóre potrawy, nie dowierzałam, mówię o takich tam właśnie jakichś drożdżówkach i pączkach, że jeden ma 800 kalorii. No ale jak on miał tam pełno tłuszczu, pełno białej czekolady i nie wiadomo, czy były jeszcze jakieś orzechy w środku, no to rzeczywiście tak wychodziło. Więc jakby według mnie w Polsce super byłoby mieć te kalorie, no ale nie wiem, na razie się chyba nie zapowiada, przynajmniej nic o tym nie słyszałam. Natomiast co ciekawe, w Stanach to mają, a i tak jest epidemia otyłości, więc to też jest bardzo ciekawe. I teraz, jeśli chodzi o Nutri-Score, kluczowe jest tutaj to, że my możemy porównywać te literki od A do E w danej grupie spożywczej, w danej grupie żywności. Czyli taki jest cel tej skali. Nie porównywanie łososia do batona, tylko porównywanie batona do batona. Czyli jaki baton ja mogę wziąć, żeby on był A, czyli to mi daje większe prawdopodobieństwo, że ten produkt jest zdrowy. I Nutri-Score, co ciekawe, to taki jedyny proponowany schemat oznakowania, który jest całkowicie zgodny z takimi różnymi koncepcjami, procesami opublikowanymi przez WHO w Europie, dotyczącymi badań walidacyjnych wymaganych do wyboru i oceny etykiety wartości odżywczej na przodzie opakowania. Dlatego też został wprowadzony. Okej, to kiedy znajdujemy literkę A, a kiedy E? Czyli co jest brane przy Nutri-Score? To jest mega ciekawe. System ten uwzględnia zarówno korzystne, jak i niekorzystne składniki, aby przyznać produktowi ocenę od minus 15 do plus 40. I co ciekawe, troszeczkę tutaj na opak, minus 15 to ocena A, a plus 40 to ocena E. I jeżeli chodzi o to, co jest brane podczas oceny Nutri-Score, to pierwsza jest zawartość energii. Wyższa zawartość przyczynia się do wyższej oceny, zatem jest to negatywny czynnik. Im coś jest bardziej kaloryczne, tym dostanie gorszą ocenę, tak? Czyli te właśnie mniej przetworzone produkty i tak dalej mają skalę A i to jest jak najbardziej ok. Drugi taki czynnik to cukry proste. Tu im wyższa zawartość cukrów, to również wpływa negatywnie na ocenę produktu, czyli taki produkt dostaje dużo więcej punktów i przechyla się na skalę znowu E. To też bardzo dobrze, tak powinno być. Trzeci to tłuszcze nasycone, podobnie jak cukry proste. Wysoka zawartość przyczynia się do wyższej oceny, co oznacza gorszą jakość żywieniową. I też mój komentarz wspaniale. To jest bardzo dobry element. Czwarty punkt to zawartość owoców, warzyw, białka i błonnika. Te składniki są pozytywnie oceniane i ich większa obecność przyczynia się do niższej oceny produktu. Czyli im coś ma więcej warzyw, im coś ma więcej błonnika, im więcej białka, tym bardziej przesuwa się na skalę A.
I co ciekawe, w 2021 roku system został zaktualizowany tak, aby takie rzeczy jak rośliny strączkowe, orzechy, oliwa z oliwek uwzględniać jako składniki pozytywne i znowu to przesuwa nam na skalę A. I co można traktować czasami jako plus, a czasami jako minus, to ten system ocenia składniki na 100 gramów na mililitr produktu, a nie na porcje i to może być niekorzystne z praktycznego punktu widzenia. No bo czasami ta porcja jest jakaś taka malutka, tak? A czasami znowu jest duża i to też troszeczkę będzie zaburzało nam tą skalę, więc o tym warto pamiętać, że to jest taki według mnie trochę niepraktyczny element, no ale czymś musimy się tutaj kierować, więc też to rozumiem. Co na to mówią badania naukowe na ten temat używania Nutri-Score'a? Badania przeprowadzone w 2020 roku wykazały skuteczność systemu Nutri-Score we wspieraniu zdrowszych wyborów żywieniowych wśród uczestników badań. Jak podkreślają autorzy, Nutri-Score byłby właściwym narzędziem różnicowania wartości odżywczej produktów w obrębie i pomiędzy odpowiednimi grupami w różnych krajach Europy przy zachowaniu zgodności z zaleceniami żywieniowymi. Więc właśnie jak widzicie, już wcześniej tutaj prowadzono na ten temat różne badania i one pokazywały, że rzeczywiście jest to całkiem dobry kierunek. Jakie są wady tego systemu, bo oczywiście występują? Został on wprowadzony z dobrymi intencjami, miał jak najbardziej dobre założenie i tak ma na celu zwiększanie świadomości żywieniowej. To jednak posiada takie rzeczy, które tutaj mogą troszeczkę wprowadzać w błąd, jak między innymi to, że właśnie mamy to przeliczenie na 100 gramów czy na 100 ml, a nie na porcję. System nie uwzględnia typowych wielkości porcji spożywanych produktów, a to może skutkować spożywaniem produktów z tymi wysokimi ocenami w większych ilościach, tak? Czyli na przykład coś ma A, biorę tego pewnik i po prostu jem tego w ilości razy 3. W rezultacie może to paradoksalnie prowadzić do zwiększenia wartości energetycznej diety i dostarczania szkodliwych różnych składników, tak? Badanie, które było przeprowadzone w 2022, wykazało, że Nutri-Score promuje zdrowsze wybory żywieniowe, ale nie ma wpływu na wybór wielkości opakowania. Oznacza to, że wybór zdrowszego produktu może przełożyć się na spożycie większej ilości produktów w większym opakowaniu, a co za tym idzie, spożycie większej ilości składników, które Nutri-Score ocenia jako negatywne. No bo one też tam występują, tak? Tylko że w mniejszej ilości, na 100 gramów, no ale już na 300 czy 400 może być ich całkiem dużo. No i patrząc tylko na tę skalę, pomija się fakt, że na przykład ser Camembert spożywany jest w znacznie mniejszych ilościach niż całe opakowanie, a ser feta służy jako na przykład dodatek do innych dań, głównie sałatek i też jest spożywany w mniejszych ilościach. Biorąc pod uwagę wielkości zwykłej porcji tych produktów, ilość dostarczonych składników jest znacznie mniejsza niż wynika z przeliczenia na 100 gramów, no a ocenia się tutaj to na 100 gramów, więc to jest według mnie duży problem i może w przyszłości coś tutaj będzie zmienione. Kolejny element, który dla mnie jest dużym minusem, to to, że Nutri-Score nie bierze pod uwagę ilości witamin i składników mineralnych w danym produkcie. Tylko to, co Wam mówiłam wyżej, więc tam cukier, tłuszcze i tak dalej, no a już tego nie. A to ma przecież ogromne znaczenie. I produkty, które są dobrym źródłem witamin czy jakichś składników bioaktywnych, mogą otrzymać gorsze wyniki w Nutri-Score niż realnie na to zasługują. Tutaj mam taką tabelę, którą Wam przedstawiam i produkty o wyższej wartości odżywczej ze względu na znacznie wyższą zawartość witamin, składników mineralnych czy różnych związków bioaktywnych, które mają ogromne znaczenie dla naszego zdrowia, przypisuje się niższą ocenę ze względu na wysoką, na przykład zawartość monosacharydów czy cukrów i tutaj też w przypadku soków. Wiecie, no w sokach naturalnie te cukry występują, ja nie jestem zwolenniczką soków, ale nadal no sok jest tam w jakimś stopniu produktem, który może sprzyjać czasami takiej zdrowszej diecie, jeżeli ktoś totalnie nie je owoców i warzyw, na przykład dziecko i da mu się sok, który sobie sami w domu po prostu wyciśniemy, to na pewno jest to lepsze niż nic, ale trzeba pamiętać, że rzeczywiście jest tam sporo cukru, dlatego ja nie jestem zwolenniczką podawania soków, uważam, że powinno się to robić jak najrzadziej, natomiast wtedy już troszeczkę wybieramy mniejsze zło. Na przykład, tak? Jeżeli dziecko nie ma nadwagi, otyłości, ani problemu z gospodarką wodanową, a dużo trenuje, to why not? Możemy sobie czasami na przykład taki soczek włączyć, albo smoothies. I taka ciekawostka, że na przykład nektary z czarnej porzeczki charakteryzują się wyższą zawartością witamin i składników mineralnych w porcji, pomimo braku znaczących różnic w wartości energetycznej w porównaniu do soku jabłkowego, a otrzymują gorszą ocenę Nutri-Score'a, tak? Dla porównania Coca-Cola, która pomimo braku wartości odżywczych uzyskuje lepszy wynik Nutri-Score, po prostu dlatego, że nie zawiera dodatku z cukru, mimo że inne związki antyżywieniowe w niej występują, jak chociażby kwas fosforowy.
i nie wiemy, jak długoterminowo to będzie wpływało na zdrowie. Więc to rzeczywiście jest lekki problem, no ale prawda jest taka, że ciężko byłoby taką skalę, która wszystko bierze pod uwagę, pewnie i tutaj wdrożyć, no tak myślę, chociaż może to tylko moje myślenie. Jak to wygląda ze stopniem przetworzenia produktów? Niech będą przykładem tutaj produkty zbożowe. Produkty makaronowe charakteryzują się korzystną wartością odżywczą. Niezależnie od rodzaju mąki użytej do produkcji, otrzymają możliwie najlepszy wskaźnik Nutri-Score, a tym samym jest to takim prostym przekazem dla konsumenta, że nie ma różnicy pomiędzy makaronem pełnoziarnistym a makaronem niepełnoziarnistym, co nie jest prawdą, jak wiecie. Brak takiej edukacji w zakresie doboru produktu ze względu na stopień przetworzenia lub właśnie indeks ładunek glikemiczny i oparcie się jedynie na takim wskaźniku barwy może nie być dobry dla konsumenta i może troszeczkę ten wybór mu jakby zakłócać. Więc to też jest dla mnie problem, no bo generalnie w diecie powinniśmy raczej wybierać produkty pełnoziarniste. No i to, co jest jeszcze dla mnie ogromnym problemem, to, że nie uwzględnia się tu kwasów omega-3. I właśnie taki łosoś dostaje często bardzo złą notę, DE, dlatego, że jest to produkt no, kaloryczny na 100 gramów, nie ma się co oszukiwać, ma też sól i oczywiście sól nie jest tutaj dobrym komponentem diety, ale nadal nie powinien on wpadać w kategorię D czy E, skoro jest to, jak wiemy, produkt zdrowy, niedoceniany, znaczy oczywiście dziki łosoś na przykład, jakiś tam solony. I powinien być stałym elementem naszej diety, generalnie tłuste ryby. No a ze względu na to, że właśnie są tłuste, że mają dużo kalorii i że trochę tej soli, wpadają w taką kategorię jak inne bardzo wysoko przetworzone produkty. Więc według mnie tu powinna ta skala uwzględniać kwasy omega-3 i dawać na przykład dodatkowe punkty za kwasy omega-3, a nie tylko brać pod uwagę kaloryczność i kwasy tłuszczowe nasycone. Więc podsumowując, skala ta powinna być dopracowana, powinna brać pod uwagę witaminy, składniki mineralne, kwasy omega-3 i przede wszystkim porcje, a nie 100 gramów, ale generalnie jest to według mnie dobry kierunek, powolutku zmierzamy w kierunku tego, żeby ta nasza żywność była coraz bardziej oznakowana, dawała nam coraz więcej informacji, więc to mnie cieszy i myślę, że jeżeli dopracowalibyśmy te elementy, to ta skala byłaby całkiem, całkiem fajnym elementem, a teraz porównujmy po prostu grupy produktów, czyli jak bierzemy, nie wiem, jakiś tam, co Wam mogę powiedzieć, no właśnie baton, czy jakiś serek, to ta skala wtedy w porównaniu jeden serek do drugiego serka powinna dawać całkiem realne wyniki. Daj znać, czy Ty patrzysz na skalę Nutri-Score przy wyborze swoich produktów żywieniowych. Jestem bardzo ciekawa. Dziękuję za dziś i do zobaczenia następnym razem.